Wiceszef MON, Pegasus nie jest na wyposażeniu polskich służb. Krzysztof Brejza inwigilowany. Skurkiewicz, Pegasus nie jest na wyposażeniu polskich służb. System Pegasus nie jest na wyposażeniu polskich służb. Nie jest wykorzystywany do tego, aby śledzić, inwigilować kogokolwiek w naszym kraju, zapewnił w piątek wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Dodał, że opozycja opowiada najróżniejsze rzeczy i nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. Amerykańska agencja prasowa Associated Press podała, że działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab poinformowała w czwartek, że senator Krzysztof Brejza był w 2019 roku inwigilowany za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę Sogroup oprogramowania Pegasus. Według Citizen Lab do telefonu Brejzy włamywano się 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 rok do 23 października 2019 rok. Wcześniej Citizen Lab informowała, że inwigilowani przy pomocy Pegasusa mieli być także adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz, odnosząc się do tych informacji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, powiedział: zdecydowanie bardziej ufam polskim służbom i temu, co mówią polskie służby, a służby jednoznacznie mówią o tym, że system Pegasus nie jest na wyposażeniu polskich służb. Nie jest wykorzystywany do tego, aby śledzić, inwigilować kogokolwiek w naszym kraju. Wojciech Skurkiewicz, temat zastępczy dla opozycji. Skurkiewicz przypomniał, że tego typu działania są działaniami nielegalnymi. Podkreślił, że ufa temu, co robią polskie służby wywiadowcze, jak i kontrwywiadowcze, służby również te, które są służbami cywilnymi podległymi panu premierowi. Wiem, że szczególnie w tym czasie świątecznym potrzebne są różnego rodzaju tematy zastępcze, szczególnie dla opozycji, która co rusz potyka się o własne nogi. Być może, żeby odciągnąć ludzi od tych świąt Bożego Narodzenia, bo dla wielu to są zwykłe święta bez nazwy, mówił Skurkiewicz. Ocenił, że opozycja opowiada najróżniejsze rzeczy. Opozycja na pewno może więcej niż rządzący, bo nie ponoszą odpowiedzialności za słowo, bo nikt z tych, którzy obrzucają kalumniami premiera, rząd, szefów służb nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, podsumował sekretarz stanu w MON.